dzisiejsza gala jest rzeczywiście bardzo specjalna. To jest 20 lat francuskiej izby. Francuskiej izby, która 20 lat temu zaczynała od 13-15 firm. Dzisiaj to jest 420 firm, która zaczynała od pionierów. Oni się tutaj pojawiali w nowym kraju, w kraju zupełnie nieznanym, czasami uważanym za bardzo egzotycznym. A dzisiaj po 20 latach te 400 firm to już są firmy, które nie tylko przyjeżdżają robić tu biznes, ale przyjeżdżają przede wszystkim znaleźć tu partnerów do dużego, światowego, europejskiego biznesu. Dla mnie jest to trochę też sentymentalne wspomnienie, bo 20 lat temu byłem premierem Polski i spotkałem tu wielu przyjaciół, którzy w tamtym czasie wprowadzali firmy francuskie na polski rynek. Spotkałem pierwszego prezesa francuskiej izby gospodarczej na Polskę i to są bardzo takie ważne też spostrzeżenia, że w wielu wypadkach te inwestycje już przeszły w nowe obszary, w nowe branże, a w miejscu tych pierwszych pojawiły się nowe zupełnie rozwiązania i inwestycje także firm polskich. Myślę, że ta gala jest bardzo fajnym momentem podkreślającym tą odwieczną przyjaźń polsko-francuską. Je crois qu'il faut saluer le dynamisme de cette chambre de commerce, l'imagination, la créativité pour, au fond, rassembler la communauté française des affaires, pour rassembler tous ceux qui sont venus en Pologne pour travailler ici, pour projeter le savoir-faire français. Dzisiejsza gala chyba jest jedna z najbardziej takich efektownych. Absolutnie zachwyciła mnie część taneczna i część baletowa. Fantastyczny pomysł, żeby zaprezentować także francuską modę. Bo wbrew pozorom Polki bardzo interesują się modą, ale nie bardzo znają tak naprawdę francuską modę i naprawdę nie do końca wiedzą, nad czym polega ten paryski szyk. I dzisiaj wydaje mi się, właśnie dzięki przedstawieniu i zaprezentowaniu takich marek jak Paris Jacquemot i Gérard Darrel, mogliśmy pokazać po pierwsze, jak wygląda francuska ulica, bowiem te marki są najbliższe francuskiej ulicy i myślę, że jest to niezmiernie ciekawe. To jest rzeczywiście chyba najbardziej udana gala, jeśli chodzi o ilość uczestników. Nigdy jeszcze w historii nie mieliśmy 500 osób i zamkniętego okienka z biletami już na 2 tygodnie przed galą, więc to jest chyba też dobry znak, że te relacje polsko-francuskie się dobrze rozwijają. Donc ce soir le thème c'est Paris glamour. C'est du noir, du blanc, de l'argenté. Les gens sont habillés, sont magnifiques. Et pour moi, c'est une vraie pierre blanche qu'on est en train de poser ce soir, avec ces 20 ans que l'on fête. Et je souhaite à la Chambre encore 20 ans de belle vie. Et ce que je voudrais, c'est que cette année, on puisse fêter 500 membres. On n'est pas loin, donc je vous invite à nous rejoindre.